Nie 9, ale 8 kobiecych drużyn rywalizować będzie w nadchodzącym sezonie w polskiej ekstraklasie. O konieczności redukcji liczby zespołów trener Nęcek mówił od lat. Życie pokazało po 15 latach mojego wnioskowania o zmniejszenie ilości drużyn do 8, że po prostu tylu drużyn nie ma na odpowiednim poziomie. Piękna nazwa, ekstraklasa, prawda? Ale miejmy też ekstraklasowy poziom. Także z tych 8 de facto 7 ma przyzwoity poziom, jedna nie za bardzo kadrowo pasuje, nie wymieniam, bo nie chcę być niegrzeczny, ale i 8 drużyn to jest maks moim zdaniem. Ja w ogóle mam inną koncepcję, zrobić ligę autorską, 6-zespołową, która gra 4 rundy każdy z każdym. Rozgrywamy 20 spotkań na dobrym naprawdę poziomie i skończymy w tym momencie z graniem z 10-9 meczów, które nic nie wnoszą, ani jednej, ani drugiej drużynie. No ale powiem tak, no, 38 lat jestem w zawodzie i mniej więcej tyle lat nie jestem słuchany i zrozumiany przez wiele osób decyzyjnych, no to co, ja już się pogodziłem. Natomiast życie doprowadziło do tego, że jest 8 drużyn i całe szczęście, no bo pamiętam takich dwóch panów sprzed 2 lat, którzy koniecznie z racji swoich partykularnych interesów chcieli powiększyć ekstraklasę do 12, prawda? Co jest kompletnym absurdem w tym wszystkim. Natomiast jest kilka dobrych drużyn, bardzo dobrych zawodniczek, to będzie liga ciekawa. Sezon w polskiej ekstraklasie obrończynie tytułu Starnobrzega zainaugurują 6 października w Rzeszowie, gdzie zmierzą się z Beniaminkiem AZS-em Politechnika Rzeszowska. Rzeszów to jest ciekawa drużyna, bo zakontraktowała 4 obcokrajowe azjatyckie zawodniczki. Inna sprawa, że może w danym meczu grać jedna, także będą mieli ból głowy, którą sprowadzić na dany mecz. Ale to jest problem Rzeszowa. Natomiast z drugiej strony jest to podniesienie poziomu sportowego tej drużyny i nie sądzę, żeby ta drużyna z Rzeszowa miała jakikolwiek problem z utrzymaniem w ekstraklasie, więc mecz zapowiada się ciekawie. 6 w Rzeszowie, godzina 18. Z tego co wiem, szykowana jest duża feta, mianowicie debiut na obiektach uczelni z VIP-ami uczelnianymi i podkarpackimi. Oby tak było, no bo to jest droga do czegoś, że tak powiem, tego typu mecze. Pierwszy mecz we własnej hali podopieczne trenera Nęcka rozegrają w niedzielę 8 października, podejmując wicemistrzynię Polski z Częstochowy. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 18. Siarka Tarnobrzeg przegrała z Chełmianką w Chełmie 0-1 i straciła pozycję lidera trzeciej ligi w grupie czwartej. Zwycięskiego gola dla gospodarzy strzelił w 35 minucie Krystian Mroczek. W drugiej połowie podopieczni trenera Kantora zepchnęli gospodarzy do defensywy, szukając drogi do bramki strzeżonej przez Jakuba Grzywaczewskiego. Mimo kilku dogodnych okazji sztuka ta się nie udała i z dalekiego Chełma tarnobrzeska drużyna wraca bez punktów. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu fatalna. 3 zmiany. Myślę, że tych zmian mogłoby być więcej, bo spokojnie kilku jeszcze zawodników nadawało się do zmiany. Po prostu chyba nie dojechaliśmy mentalnie. Druga połowa uważam, że w naszym wykonaniu dobra. Praktycznie chyba raz Chełmianka stworzyła sobie bardzo dobrą sytuację, gdzie nas złapała na kontrę. Poza tym uważam, że nasza organizacja gry, ta faza przejścia z ataku do obrony była dobra. Myślę, że stworzyliśmy sobie dużo sytuacji. Na tyle dużo, że powinniśmy co najmniej jedną albo kilka bramek strzelić. No ale niestety no, zachowania naszych zawodników były takie, że czasami wyglądało tak, że jak oni by się bali strzelić bramkę. No niestety tak to wyglądało. To jest kolejny mecz, gdzie tu każdy jeden za drugiego walczy, jeden za drugiego przekazuje, broni. Także myślę, że dzięki temu kolejne punkty możemy sobie dopisać. W ramach 8 kolejki Siarka zmierzy się z liderem Awioł Świdnik, do której traci 2 punkty. Mecz rozegrany zostanie wyjątkowo w piątek 15 września, początek godzina 16:30. Podziałem punktów zakończył się niedzielny mecz w Stalach pomiędzy miejscowym Transdźwigiem a Stalą z Nowej Dęby. Wynik ten nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn. Gospodarze przegrywali od drugiej minuty po samobójczym golu Mateusza Franusa. Jeszcze przed przerwą ten sam zawodnik trafia tym razem do właściwej bramki i w meczu mamy remis 1-1. W 47 minucie bramkę strzela Przemysław Stomporski i Transdźwig prowadzi 2-1. Punkt dla zespołu z Nowej Dęby ratuje w 85 minucie Karol Wilk, strzelając gola na 2-2. Znowu po indywidualnych błędach tracimy tym razem 2 gole, których nie powinniśmy stracić. I
z wyniku 1-0 mamy zaraz po przerwie wynik 2-1. Jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że tracąc bramkę na 1-1 w końcówce pierwszej połowy i tracąc bramkę na 2-1 na początku drugiej połowy, więc ciężko mi się odnieść w tym momencie do tego, bo ciężko to z tym wygląda. No miejmy nadzieję, że następny mecz będzie zdecydowanie lepszy. I tak jak już pan sam wcześniej wspomniał, no mieliśmy tą przewagę taką wizualną, ale widać było też, że gdzieś chłopaki mają nabite te nogi. Boisko też grząskie, miękkie, wysoka trawa, więc to też gdzieś tam nie ułatwiało sprawy. No może emocjonująco, powinniśmy ten mecz wygrać. Sami sobie spreparowaliśmy to wszystko. Szczególnie jak wygrywaliśmy 2-1. Zrobiliśmy wszystko, zmiany, żeby zniwelować boki, żeby nie wchodziła stal nowa dęba bokami. No nie udało się. Sami sobie wrzuciliśmy drugą bramkę i remis. Chociaż uważam, że ten mecz powinniśmy wygrać. No ale trudno, taka jest piłka. Ten, co strzela do siatki więcej, ten wygrywa. Dzisiaj tu strzeliśmy, tu i dwie bramki, oni też dwie, remis. No trzeba brać. Nowa dęba nie idzie jej, ale jest dobrym zespołem. Będzie grała, wygrywała tak samo z innymi. Mam tylko pytanie, miałem nic nie mówić i nie tego, bo nie komentuję sędziów, tylko jak może być mi ktoś mówi, że była ręka, ale nie było ręki. Nie mam plastra, żeby zatkać sobie usta, więcej nic na ten temat nie powiem. Dziękuję, do widzenia. Trzecią w rundzie jesiennej porażkę poniosły rezerwy Siarki, które przegrały z Sanem w Kłyżowie 0-4. W ramach siódmej kolejki rezerwy Siarki podejmą Azalię z Woli Zarczyckiej, Transdźwig zmierzy się z Sokołem w Nisku, Stal Nowa Dęba podejmie LZS z Dziary. W stalowo-wolskiej klasie A w grupie pierwszej drugie z rzędu zwycięstwo odniósł Junior Zakrzów, pokonując Sokoła w Sokolnikach 5-2. Trzecią porażkę w rundzie jesiennej poniósł zaś Wisan Skopanie, który przegrał z Unią ze Skowierzyna 3-4. W ramach szóstej kolejki Junior podejmie Bukową z Jastkowic, Wisan zaś zmierzy się z LZS-em w Jadachach. Derby w klasie B dla zespołu z Wielowsi. W niedzielnym meczu podopieczni trenera Szkutnika wygrali w Sobowie z miejscową Iskrą 3-2. Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla gości, którzy już od drugiej minuty prowadzili po golu Karola Lisa. W 17 minucie ten sam zawodnik podwyższa prowadzenie zespołu z Wielowsi. Jeszcze przed przerwą kontaktowego gola dla gospodarzy strzela Kamil Ligman. W 67 minucie za faul na jednym z zawodników Iskry z czerwoną kartką boisko opuszcza bramkarz OKS-u Kacper Tomczyk. Dodatkowo sędzia dyktuje rzut karny, który na bramkę zamienia Jerzy Jochaniak i w meczu mamy remis 2-2. Mimo gry w przewadze i niesłabnącego dopingu młodych kibiców Iskrze nie udaje się dowieść remisu do końcowego gwizdka. W 87 minucie gola strzela Szymon Sobieraj i mecz kończy się wygraną OKS-u z Wielowsi 3-2. Na pewno może granie nie napawa jakimś zadowoleniem, bo dużo nam jeszcze brakuje do ładnej gry. Natomiast walka, zaangażowanie pozwoliło nam wygrać mecz. Poza tym no, tu są niektórzy, którzy są jeszcze młodszymi juniorami. 2-8, 2-7, dwóch chłopaków cały mecz grało. 2-6, którzy byli juniorami starszymi w tamtym sezonie, teraz wchodzą w piłkę seniorską. No, na pewno mamy najmłodszy skład w B-klasie. No i się rozwijają. Myślę, że to będzie szło do przodu. Widać było po chłopakach, że walczyli, że chcieliśmy wygrać. Każdy jeden chciał wygrać. Z tym, że jak po karnym, sądzę, że już każdy pomyślał, że już samo się wygra albo samo się zremisuje i po prostu stanęliśmy. Oni z Wielowej zaczęła grać konsekwentnie do końca, a my odpuściliśmy plac i konsekwencja jest ta jedna bramka na 3-2, no i gdzie oddajemy punkty przeciwnikowi. Po wpadce z minionej kolejki na zwycięskie tory powróciła Koniczynka Ocice, pewnie pokonując KS w Wydrzy 7-0. Bez wygranej pozostaje wspólnota Serbinów, która tym razem zremisowała z KS-em z Woli Baranowskiej 1-1. W ramach szóstej kolejki OKS Wielowieś podejmie LZS z Tarnowskiej Woli, Koniczynka Strzelca z Dąbrowicy, Iskra KS Cygany, wspólnota zaś zmierzy się z KS-em w Żupawie.